No to lecimy. Kolejny pojedynek oczywiście dzisiejszych rozgrywek. No i to niestety ostatni będzie, ale jutro oczywiście kolejne rozgrywki od 13 jutro jakby co. Muszę wpisać w harmonogram, bo trzeba jakiś rytm tutaj złapać sensowny już po powrocie. Ale popatrzmy, co się wydarzy. Denzo, siema, witam mocno, co słychać? A ze Stanów dopiero wróciłem, witamy, witamy. Bardzo fajna 5-dniowa eskapada. No może 6-dniowa? 5-6-dniowa, jakoś tak. W górnym le... może i 7. Ryang z Teamu Vitality oczywiście na naszym ekranie. Teran, którego bardzo dobrze kojarzymy, no ale z drugiej strony absolutnie legendarny zerg, jeden z najlepszych w historii, w zasadzie najlepszy chyba zerg w historii StarCrafta 2. Rogue z Korei Południowej, dopiero co skończył obowiązkową służbę właśnie w Korei Południowej dla wojska i będzie pokazywał nam, jak jego aktualna forma, bo wiadomo, że teraz no, nie ma takiej znakomitych dyspozycji, jak wtedy, gdy sięgał po tytuł Mistrza Świata. Teraz raczej troszeczkę słabiej, ale jeszcze niekoniecznie powiedział ostatnie słowo, bo to jest jeden z takich dość geniuszy, jeżeli chodzi o rozgrywki. W końcu powróciłeś, czekałem z tęsknieniem, Denzo. Tak, powróciłem, spokojnie. Nie no, żartuję. Seral jest najlepszy. Rogue jest drugi. Taka, wiecie, to była... prowokacja drobna. A może nie taka drobna. Ale przez pewien czas raczej wielu Rogue'a postrzegało jako najlepszego. No nie ukrywajmy, raczej Koreańczycy. Oho, coś przelagowało. Pytanie u kogo? Tu jest rosyjski komentator, a tutaj Fruit Bunker zawsze zapominam. Ale to taki mógł być też lag, może jakiś ogólny battlenetowy. Chociaż nie umie, działa. Umie pięknie urosł, więc raczej nie po mojej stronie nic. No dobra. Fruit Bunker to Bowo? Nie, no chyba nie. Coś ty. Bowo to Bowo. Też bym miał chyba tej kiwi napisane. W każdym razie, na szczęście lagi chyba ustały. No, Rogue tak ogólnie... Znaczy z Korei to na pewno najlepszy, ale tak ogólnie na świecie, no to myślę, że spokojnie za Serralem już teraz. Już się troszeczkę pozmieniało, ale no, Rogue jest takim graczem, który każdy, myślę, że turniej ma szansę wygrać, w jakim startuje. A tutaj popatrzymy właśnie, jak tam jego trenowanie w ostatnim czasie, czy gra dużo, czy gra mało, czy średnio. Ciężko to powiedzieć zawsze. Można by spojrzeć na jego jakiś może profil rankingowy na koreańskim serwerze. Chociaż czasami ciężko wytropić wszystkie konta takich zawodników, bo oni czasami w tajemnicy tam oczywiście trochę trenują. Aha, jeszcze udało się złapać jedną dronę Reaperem. Swoją drogą powiem wam, że bardzo, bardzo długi czas nie widziałem tego otwarcia u zerga, gdzie ktoś robi szybkość do Overlordów tak wcześnie. O nie, jeszcze straci tego Overlorda. O jest, o jest, o jest. No po to się robi szybkość do Overlordów, żeby one oczywiście nie zostały zniszczone, więc trochę śmiesznie i taka późna trzecia baza. No nietypowo gra Rogue, może on chce coś nowego wykryć, odkryć, bo on jest właśnie takim z jednej strony geniuszem, z drugiej jak coś czasami nie wyjdzie, to aż oczy może trochę bolą. Ale może właśnie wymyśla jakieś inne taktyki, kiedyś zergowie lubili otwierać od takich szybkich overlordów. Też Seral, pamiętam, że to przez pewien czas bardzo lubił. Na niektórych imprezach, na niektórych mapach właśnie specjalnie tak otwierają zergowie, żeby się dowiedzieć, co tam jest robione. Nawet pamiętamy takie taktyki Teran, gdzie szybko robili 4 command centery. A to raczej rzadkość. No i wtedy jak zerg się dowie takim właśnie overlordem, co się dzieje, no to można na tym mocno skorzystać i bardziej postawić na drony niż na zerglingi, które mogą być zupełnie nieprzydatne. Serio, Fruit Bunker to może być Bowo? Kurczę. Dziko. Tyle lat, a ja o tym nie wiem. A, bo może na koreańskim serwerze tylko, czy coś takiego. No, zobaczymy. Ale w sumie, no faktycznie, tej TV streamuje. Co tu się wydarzyło?
Na spokojnie, dwie banshee się właśnie formują. Oczywiście bez niewidzialności, na razie takie manewry Riang chyba planuje. Rogue bardzo ładnie ma rozstawione te wszystkie overlordy, biomasa też szybko rozlewa. Nie wiem, czy właśnie nie zrobił błędu Rogue takiego trochę dziwnego, mianowicie ten kryptomor chyba blokuje mu w tym miejscu możliwość postawienia haczerki. No ale postawił to postawił. Może na razie tam jeszcze bazy stawiać nie zamierzam. Królowe odpędzone, tutaj Heliony czyszczą biomasę. Trochę zerglingów, jakiś 1-1, szybkość do Bane'ów. No i chyba... A, i jeszcze taka... A, no tak, uderzył we własnego Heliona, żeby spróbować rozwalić przy okazji Kryptomora. Można taką małą sztuczkę Helionami zrobić. Banshee przepędzone po raz kolejny. No i dobra, panie Riang, co robimy? A, 8 Raksas na 3 bazach. Dobra, czyli będzie dużo jednostek pompować za chwilę koreański Teran. Z tej strony z kolei Heliony. O, no i właśnie, tutaj zniszczenie tego Kryptomora, o którym mówiłem, który blokował bazę na godzinie 3. Tutaj Overlord zniszczony też, który patrzył, czy Riang robi wyjście. No i za chwilę zacznie się spamowanie jednostek w wykonaniu Terana. Możliwe, że nawet nie postawi czwartej bazy nigdy, bo będzie chciał wygrać nieco szybciej, bo on pewnie nie chce się pisać na długą grę z Rogiem. Dojście do połowy mapy to może być teraz potencjalny maksimum, jakie Riang ma przed sobą. Jeżeli jeszcze za chwilę... No to jest taki w zasadzie ostatni moment, żeby zrobić czwartą bazę, ale jeżeli teraz jej nie zobaczymy, to już chyba w ogóle jej nie zobaczymy. Podtrzyma rudery dodaje też Riang, no to chyba jest kolejny dla nas wskaźnik tego, że nie zamierza już długo czekać. Ewentualnie do 2-2, ale... Ale i tak już ma prawie 200 na 200 limitu. No dokładnie, złożenie tanków, jest produkcja... W zasadzie tylko jednostek do walki i lecimy. Pytanie, w które miejsce jest najlepiej zaatakować? Niektórzy by atakowali pewnie tu na godzinę 3, inni na godzinę 6. Pewnie trochę łatwiej jest iść na godzinę 6, bo tam jest mniej biomasy. O, tu królowe jeszcze, jak widać, próbują ją odbudować. Tak, lecimy, lecimy. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Już rozłożony tak trochę bardziej Riang. Siege tanki są idealnie pozostawione. Nie wiem, czy nie powinien trochę więcej jednostek właśnie jednak na tył ustawić, zwłaszcza Mariny, bo marodery z Helbatami mogą troszeczkę może z przodu. Ale Riang się nie boi. Szarże Rogue'a. Rogue nawet nie zaczął 2-2. Najlepiej dla Terana, gdyby doszło do bitwy właśnie z tą przewagą w ulepszeniach. Trochę wolna reakcja Terana. Już się rozpycham. Pan się zaraz podlecą. Atakujemy, atakujemy. Rura. Bane'y od dołu, ale tam niespecjalnie mają dużo marinów, z którymi mogą się połączyć. Stawia srogi opór Riang. Teraz salwy jeszcze w Bane'y. Ajajaj. Trochę się połączył, trochę się nie połączył, ale najgorsze teraz jest ta różnica właśnie w ulepszeniach. I nie ma Bane'ów, czyli chyba plan Rianga zadziałał. Spamowanie jednostek na 3 bazach. Zadziwiająco skuteczna taktyka. Robi co prawda czwartą Riang, no ale umówmy się, że ten atak musiał się udać, żeby w ogóle kontynuować rozgrywkę. Rudery można śmiało zostawić z przodu, ciężko na biomasie, na takie Bane'y z prędkością, ale świetnie, teraz i czytanki pomogły. No i Mariny pozbyły się niedobitków. Healingi nie mają szans na taką piechotę. I miazgonia, i chyba nadchodzi GG. Prosta, znana zagrywka.
nadal skuteczna. No to lecimy w górnym lewym rogu Riang, w dolnym prawym Rogue i jesteśmy na mapie Golden Aura. Rogue'a stać na pewno na to, żeby wygrać dwie mapy z rzędu, ale to musi trochę lepiej zagrać. Samo otwarcie moim zdaniem miał trochę średnie. No, nie widziałem siły tego otwarcia po prostu. Może tak się da ugrać. MaxPax. A no tak, MaxPax przegrał na Rexa. I w finale był Clem na Geralta. Kurczę, jaki pech, że tak nie mogłem tego fizycznie skastować, a fajnie to brzmi. Clem na Geralta, super. To zapewne gdzieś tu będę mieć drabinkę, chwila. Bo chcę zobaczyć, kto tam na kogo. O, mam to. Odnalezione. No, faktycznie, no. Clem Geralt. Iba w półfinale. To też trochę hit, że się tam jakoś znalazł. A, Krystianer niestety też na Clema widzę, że przegrał w górnej drabince. No i Geralt tam na Miksu, na Lemona, 2-1, 2-1 i na Geralt Clem w finale, rozumiem. No, trochę niespodzianka, że Rex MaxPaxa pokonał, pewnie robił jakieś perfidne oliny. Ciekawe, co tam się wydarzyło, nie? No bo w życiu bym nie powiedział, że Rex ma jakiekolwiek szanse z MaxPaxem, że po prostu powinna być totalna miazga. Ciekawe to otwarcie Rogue, co nie? Robi lingi w aż 6, nie wiedzieć czemu. Jeszcze nie robi kolejnej bazy. Ciekawe, czy teraz na przykład zrobiła 6 lingów, żeby właśnie drona mogła tę trzecią bazę postawić. Jak on to sobie tutaj teraz widzi? Aha, może Lera zagra szybkiego jeszcze, to jest jakaś opcja. Czy normalnie szybkość do lingów? Zaraz się to oczywiście wszystko wyjaśni. Fajny granacik, drona znowu opóźniona. Czyli on nie wydał 100 jednostek gazu. Dopiero teraz, jak już stawia trzecią bazę. Trochę ma to opóźnione. Ale fajnie, że Geralt zrobił tam finał, 100 dolarków, no to piękna sprawa. No, witamy Darku. 99 lat łącznie, nieźle. Pozdrawiam gorąco. No i Kudy jeszcze. Dzięki wielkie. Siema, siema. Roach Warren zagrany przez Rogue'a. No tutaj też jest ważny ten jeden taktyczny kryptumor. Biomasa w pierwszej bazie, słabsze dropy, lepsza rotacja królowych między bazami. Królowe też mogą podejść dzięki temu do tej krawędzi i na przykład zatrzymać Bunch, Liberatora czy Medivaca. Kiedyś dużo później Zergowie robili Cryptomora w pierwszej bazie, bo tam raczej woleli iść z nimi na mapę, ale na mapę trochę ciężko iść, jak Heliony i Reaper nad czym czuwają. Ale nie, no to się przydaje. Heliony oraz Reaper w gotowości.
Idzie powolutku z takim skromnym pushem rock. To jest tylko lekka presja, o ile to w sumie nie wiem, czy to będzie presja i na kogo. No fatalnie się to skończyło. Może nie spodziewał się, że będą tak idealnie Banshee gotowe do pomocy. No i co ciekawe, gra mecha, pan Rogue, czyli fabryki wędrują na swoje miejsca. Tutaj oczywiście dwie armory, Starport. A, i tutaj zapomniał Rally Pointa ustawić, żeby SCV od razu jechały do wydobycia. Może daleko od perfekcji, ale bardzo dobra obrona Rianga. No i zamarzyło mu się zrobić jakiś kontratak. Na pewno chciałby wjechać w drony. O, a to są dwa Evo Chamber postawione w ramach barykady, więc Helionom byłoby ciężko. Zerg fajnie to zabezpieczenie zrobił. Tran nigdy nie widział tych Evo Chamber, dlatego nie wie, że byłby przyblokowany. No i teraz interesujące posunięcie, bo normalnie to jeżeli jest grany Nidus, to jest grany wcześniej, szybciej. A tutaj jakoś tak właśnie trochę dziwnie. Helionów, 4 cyklony, taki nie do końca battle mech, bo teraz są grane siege tanki i chyba słusznie, bo bardziej te obrony się one przydadzą. No i teraz musi też ważną decyzję podjąć Zerg, czy już teraz jakoś mocno atakować i cisnąć przeciwnika z tym Nidusem. No to może zrobić nieco później. A, bo to są... O kurczę. No tak, no w sumie gra na mecha, to można zrobić po staremu. Kiedyś tak się grało, rok może jeszcze ma w głowie te taktyki sprzed 2 lat, kiedy poszedł do wojska. Tam się czasami na mecha grało. Roach, Ravager, są hosty. Teraz raczej nieco rzadkość. Tak, tak, tak. Hurricane Engines, ulepszenie do cyklonów, to to, co już ma opracowane Ryang. Go tymi lokustami. One dziwnie wyglądają. A, bo taki skin pewnie jest. Bo jak jakieś pszczoły. Ale bez problemu obroniona pierwsza fala. Na pewno tych fal zrobi rok jeszcze troszeczkę. Nie, to jest też na godzinie 12. Tutaj mina ma wypatrywać. Banshee zresztą też leci. Ciekawe, czy poleci do pierwszej bazy, czy do trzeciej bazy przeciwnika. Banshee atakuje Nidusa. Też fajne posunięcie, ale są królowe do pomocy. Nie no, spokojnie. O, może nawet zniszczę te Banshee za sekundkę. No i ciekawi mnie, gdzie ta fala pójdzie. Jednak do ekspansji Trana. Ale tak dziwnie to skierował Rogue. Można było trochę szybciej, trochę bliżej. Chociaż zanim lokusty znikną, to i tak zostaną chyba zniszczone. Ale bardzo niewielki rezultat tego ataku Rogue'a. Na razie jest dobrze blokowany. Na momencik oczywiście nadejdzie chwila, w której Rogue już więcej lokustów, czy tam są hostów, bardziej mieć nie może. Jest to 16. No kiedyś dosłownie się robiło 16. Równiutko. Reszta to Roach, Ravagery. Często też robiło się 66 dron idealnie. No i próbowali Zergowie w ten sposób zalać gracza grającego mecha. Idealnie, gdy lokusty lądują na siege tankach, no bo one potem z kolei kontrują Roach, Ravagery, a jak nie ma tanków, to potem Roach, Ravager to wygrywa. Trochę trudności mogłyby też stanowić jakieś Banshee, siły powietrzne Rianga, ale nie ma ich w tej chwili za wiele. No, rozpycha się jak może. Pod planetarką nie ma co walczyć Rogue, ale z tej prawej strony, jak wiemy, planetarki nie ma. Banshee zniszczona przez Corrosive'a. Zakończony siege tank, ładna robota. Tutaj z kolei cyklony zatrzymają hatchem. Ważne, że się przebił tutaj Rogue, że po prostu może atakować bazę trzecią.
Jeszcze jedna fala, jest za mało cyklonów, aby pozbyć się tanków. Rogue atakuje. Pico rozliwy na wrogie Siege tanki, nie wszystkie trafione perfekcyjnie, ale chyba i tak zadowolony z tego ataku może być Zerkon. I tak ma nadwyżkę i tak sobie wszystko odbuduje. Oczywiście to nie jest tak, że może byle jak się wymieniać. Ale tak, tak, zatrzymał wydobycie. No i plan działa. Szkoda, że dojdzie chwila, w której właśnie przejdzie jeszcze w powietrze jednostki pan Zergowy. Na 200. Riang tutaj ma zdecydowanie mniej, zwłaszcza wydobycia, ale może poluje na jakąś kontrę, bo zobaczcie, że nagle przestawił produkcję na cyklony, a raczej wtedy chyba chodzi o jakiś atak. No i zauważony Nidus natychmiast przez Rianga. Chemech bywa wolny mimo wszystko, więc nie może takiego zagrożenia lekceważyć. Tak, wszystko co wyjeżdża od razu rzuca się na Nidusa. Rogue chyba nawet w miarę wiedział, że zostanie to zatrzymane, więc robi robi coś innego. Atak od przodu. No sensowna kontra. Bardzo dobra kontra. Rogue nie ma wyjścia, musi poświęcić się najbliższe larwy na odbudowanie ekonomii. Nawet nie uciekał za bardzo. No to kolejna fala. Trochę dziwne, a lokali... Ojej, jak fatalnie wyszło. Kompletnie nie wyszło, nic tu nie zdziałał. Lepiej już jakby wysłał te lokusty na siege tanki. No a tutaj zrzut aż 8 mułów, po jednym na każde złoże. Uderzenie na planetarkę, takie parę korosivów by nie zawadziło. A, ale on rzucił te korosivy na coś zupełnie innego. No ciekawe, ciekawe. Może jakby to minimalnie inaczej zrobił, planetarka wypadła. No, na razie jakby Rian się odgrywał i to dobrze. Sieć Nidusowa zatrzymana po raz kolejny, a Rieng nie chce w ogóle się interesować jakimiś budynkami po drodze, tylko chciałby atakować drony. No, zauważył, że jest atakowany Rogue, on stracił jednego samochosta. Niby niedużo, ale też przy okazji wymuszone wyrzucenie lokustów, które ta planetarkę tu jest, teraz lokusty jak widać niszczone. I kolejny Nidus. Można tutaj atakować, można w inne miejsce męczyć. Złożone akurat siege tanki. Ten Overlord może to zobaczyć za chwilę pewnie. No, 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 to jest bardzo ważna informacja, że teraz Rieng wyjeżdża na mapę. No to byłby piękny lokusty, jakby je wyrzucił na siege tanki. A ma trochę wiedzy. Może... No właśnie, gdzie on poleci? A tu jeszcze dwa tanki nierozłożone są w tej bazie. Ja chyba właśnie poleciono wydobycie najprościej. Już ucieka Rieng.
Jak widzimy, solidna robota w wykonaniu Rogue'a. Wejdzie tam zawsze, gdzie zaboli przeciwnika. No ale też pytanie, czy będzie w stanie się obronić przed tym pochodem. trochę za dużo ma jednostek Rogue, żeby tak łatwo przejść do bazy Terana, rozwalić mu na przykład planetarkę, no ale kombinuje. No i teraz zobaczcie, czyżby genialna decyzja Rogue'a zrobić nagle kilkanaście mutalisków, zaraz ich będzie około 17. Od pleców widzę, że jest strata Roachy i Ravagerów. Pytanie, czy celowa, bo trochę na taką wygląda, bo teraz odbudowuje mutaliski. No i mutale, muszą to wygrać. Natychmiast Riang przestawia się na produkcję wyłącznie cyklonów, bo tylko one mogą na mutaliski jakoś sensownie odpowiedzieć. Patrząc na to, jakie ulepszenia też ma Terran, mam wrażenie, że cyklony sobie spokojnie poradzą, chociaż gwarancji nie ma. Lecą lokusty, bardzo ważne trzymać cyklony w miarę z tyłu, nawet lepiej stracić teraz ze 3 siege tanki niż 5 cyklonów. No i jest kolejna konfrontacja, cyklony nadal spokojnie kontrolują sytuację w powietrzu. Rogue ryzykuje, wlatuje wszystkim, ale to nie działa. Czy działa? Chwileczkę. Nie, jednak spokojnie, Riang w dalszym ciągu. Zaczął też produkcję torów. Ale Rogue ma masę pieniędzy i kupuje za to jeszcze więcej mutalisków. W tej chwili ma 13, zaraz 20 kolejnych doleci. No będzie ponad 30 i chyba słuszny powrót Rianga, bo przez chwileczkę byłby podatny na mutaliski. Więc lepiej zaczekać może na tory, może na więcej cyklonów. Aż dziwne, że turety tutaj jakieś nie powstają. I za chwilę też plus 3 do pancerza dla terańskich jednostek też na pewno bardzo pomoże. I z drugiej strony lokusty. No to nie jest takie proste. Siege tanki też oczywiście mutaliskami należy niszczyć, zwłaszcza gdy rywal pozwala. Tylko 54 drony w arsenale Zerga. Z powrotem wraca do produkcji karakanów. No ciekawa chwila. Może nawet wystarczy tylko w dalszym ciągu męczyć wydobycie Terana. Tutaj darmowy siege tank. Przed chwilą były na górze, teraz oczywiście już w tym dolnym lewym rogu lokusty. No może nawet do zniszczenia planetarka. Tutaj muty znowu odcięły Terranowi dopływ minerałów. I lądujemy. O, idealnie na planetarce chyba. Tak jest, ładnie skupił ogień. No i tutanka może jeszcze jakiegoś złapie. Niesamowite, że Rogue ma tylko 54 drony, grając tym zergiem na mecha. No ale w tym scenariuszu to akurat może być idealne. 19 mutali, Ravagerów 15, co ciekawe, żadnego Roacha. No i Swarmhosty znowu na górę wędrują. Jaka salwa, syn. 7? Jak nie 9 mutalisków tutaj właśnie w tej chwili padło. Zobaczmy. No, 6. Ciekawe. Wyglądało nawet na pokaźniejsze, ale 6 mutali. O! Okej, kolejne dołączają. 8. No, tory to są jednak potężne jednostki. Na mutaliski potrafią się ładnie spisać. No i dlatego Jerian oczywiście zagrał. Lądowanie lokustów. Nawet niezłe, bo tak widać było, że osaczyło niektóre jednostki Terana, no ale ustał Riang. No i znowu uderzenie Terana. Nie wiem, czy jednak nie za wczesne. Kontra mutaliskowa próbuje wyłączyć kolejną bazę Terana. I znowu się to wstępnie udaje, bo zapłonie.
No bardzo się męczę, jak widać, że z przeciwnikiem Rogue na 50 dronach, no jednak nadchodzi taki moment, kiedy jakość jednostek, jaki robi Rogue, się no tak już trochę właśnie nie opłaca. Takie 3-3 mech. Jeszcze jak zrobi pełny limit Triang, to myślę, że bez problemu wygram. Może już nawet dożył do tego najważniejszego momentu. Rogue ma dużo surowców, ale tylko minerałów, bo gaz się mu tutaj nie zgadza. No i działamy, działamy. Trochę korozywów spada na przeciwnika. Ale wiele z nich nie trafia. No i tutaj o czym chyba wspominałem już, no że od pewnego momentu właśnie Roacher Ravagery się nie spisują. Chociaż jak nie będzie Siege tanków, a tutaj widzę dość mało, bo tylko 3. No to może i nawet nie będzie taka słaba batalia dla Rogue'a. Ciężko powiedzieć. Robi lingi, bo już nie ma gazu na nic innego. Niezbyt zaawansowana kompozycja. Ej, ale jeżeli dożyje jeszcze do kolejnej fali lokustów i potem kolejnej, no to już Riang nie ma w ogóle wydobycia. Jakieś 800 minerałów na minutę. W zasadzie tylko trzeba to rozbić i będzie dobrze. I będzie 1-1 potencjalnie. Usadowił się Riang za krzakiem. Ale dobra pozycja właśnie dzięki Siege tankom. 4 w tym momencie posiada Riang. No i teraz z lokustami to może być zupełnie inna batalia. Już celują w te lokusty, tory oraz cyklony, no ale też dołączają właśnie Roacher Ravagery. Taka średnia wymiana dla Terana, to jemu limit gwałtowniej spada. Rogue jeszcze się może odbudować. Tutaj świetny kontratak z Darklingami, taka niby bezużyteczna jednostka z pozoru, ale jak dobrze wykorzystasz, tu kontra, tam kontra i nagle już w zasadzie w ogóle wydobycie Ariang nie ma sensownego. A zaraz kolejne lokusty. I zerglingi też nie są głupim pomysłem, zwłaszcza gdy rywal nie ma Helionów czy Helbatów. Ale i można i na kontrę wysłać. W razie czego też szybko powrócą, no i jest zwycięstwo Rogue'a. No co się umęczył, to jego. Ale wygrał. No w takim starym stylu. Swarm Hoster, czyli Ravagery. Ale też tutaj przejście w Mutaliskie, no fajnie gra Rogue. No to lecimy. Trzecia mapa. W górnym lewym rogu oczywiście z teamu Vitality Riang. Dopiero co z tej drużyny Solar odszedł, czy może jakoś zrezygnował, nie wiadomo. Rogue oczywiście na czerwono. No, Rogue oczywiście też nie miał zbyt dużego problemu ze znalezieniem jakiejś ekipy. Co ciekawe, on jest w teamie Falcons. To jest ta drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w takich zawodach drużynowych. Jako drużyna zajęli pierwsze miejsce w Riyadzie. Jest drużyna jakiegoś tam szejka właśnie. Rogue aktualnie 30 lat, z tego co widzę ma. No i zaraz leci haczerka. Koszary postawione, jest Reaper. No jedziemy, tutaj jest CV-ka, tutaj też oczywiście jakieś minerały. Eksploatowane. Ja nie wiem, w sumie, czy to otwarcie Rianga jest Rogue'a jest dobre. Bo to chyba znowu będzie to otwarcie, gdzie... A nie, dobra, szybkie lingi po prostu. No to spoko, to takie... Coś trochę innego. Bałem się, że znowu zrobi to otwarcie z szybkimi Overlordami. Które za bardzo nie wyszło. Ej, ale dalej zbiera trzema dronami. On chyba faktycznie postawi na szybkość do Overlordów. A może jakiś ciekawy Olin? Może taki szybki Nidus? No ciekawe.
Jak go tam wykończy? No, zwróćcie uwagę na to, co robi Reaper. Nie idzie do Zerga, tylko siedzi w bazie, no bo on zobaczył, że haczerka jest opóźniona, więc zwiększa to szanse na to, że jakieś lingi go będą męczyć. No to lepiej Reapera mieć w obronie. Nie zwróciłem uwagi, a to już te lingi przecież biegły. No i pozbawiły Rianga dwóch SCV. Ej, chwila, tutaj się SCV nie pokoja. Dobra, pojawiają się. Choć przed chwilą ich tutaj nie było na Battle Reporcie. Także ładne zagranie, takie niewygodne. No ale cóż, nie popełnił jakiegoś wielkiego błędu Riang na pewno. Ładnie się kręci Riang, jak widać. No tutaj jakieś dronki, jakaś królowa. I mamy już Lera. Tak sobie myślę, czy to nie jest jakiś taki w miarę szybki Lera, ale nie no. Koło 5 minuty, więc taki raczej z tych normalnych. No, ale trochę wcześniej zaczął. Nic podejrzanego chyba w grze Rogue'a nie mam. Ale dobrze, dobrze, bo właśnie jak gra normalnie, to raczej w tym standardzie upatrywałbym jego wygranej. Teraz jeszcze jedna akcja dla Rianga. W momencie, jak się skończy niewidzialność do Banshee, no to będą spory poustawiane już w każdej bazie, więc nie ma specjalnego problemu z obroną. Na razie leciutko udaje się przytrzymać biomasę Rogue'a w bazie. Prawie zaskoczony jest tym, że teraz akurat wjechały Heliony. Jakby wiedział, że niewidzialny Banshee mogą mu zatrzymać czwartą bazę, ale to jest częsty, żeby nie powiedzieć, prawie stały element gry. Ale to jest pech, albo jakieś, no może się ciężko nazywać pechem, skoro Riang widział tego morfującego się Overseera, może liczył, że jeszcze to nie będzie ta chwila, ale perfekcyjnie dla Rianga. Ciężko dla Rogue'a, idealnie. A Roza, właśnie dzięki wielkie, witamy, witamy.
jestem pod wrażeniem tego, co Ryan robi, no bo jak pamiętamy, na pierwszej mapie zrobił te 8 raksów, spamował jednostki, a teraz po prostu gra takie makro, nie? Czwarta baza, druga fabryka na 5 raksach, więc no spróbuję się podjąć tego trudnego wyzwania, jakim jest granie długiej gry z Rogue'iem. Rogue oczywiście nie jest w takiej dyspozycji jak kiedyś, ale pewnie potrafi zagrać na dość podobnym poziomie. Kolejna baza, oczywiście piąta budowana, no i całkiem szybko też Rogue planuje dojść do lurkerów, zapewne z zasięgiem. I jakiś Nydus też pewnie będzie w planach. I Vipery. No wszystko po prostu lecą w te najmocniejsze technologie obaj zawodnicy. Riank, jak tylko się dowie, że to są lurkery, no Vipery też, to zapewne zacznie stawiać na Ghosty, jak to większość Terran. Już teraz nawet Ghost Academy mógłby po prostu na ślepo dostawić. To jest taka fajna szpiegowska jednostka. Cały czas będzie znać pozycję Marinów, chyba że ogarnie to Riang. No, jednego zauważył. Innego już nie, chociaż on ewidentnie trochę inaczej chodzi od reszty, nie używa Steampacka, no bo to nie jest jednostka Rianga. Oj, taki skromny, ale nie głupi moim zdaniem kontratak, bo będzie w stanie Siege Tankę rozwalić i parę Marinów też. No spoko. Nie jest to kosztowne. Lury już do obrony, 9 minuta. Wow, no, z zegarkiem w ręku. 8.59, on ma lurkery z zasięgiem. Zatruty oba mediwaki. O, pełny mediwak stracony. No, przekra sprawa. Troszkę ucierpiał, 15 karakanów. Boże, dobra. Ringowi teraz też to nie wyższa ta kontrola medivaków. Może skupi się po prostu na takiej bardziej lądowej akcji. Tutaj dwa Nydusy. No zobaczymy takie potencjalnie pełne makro Roga. No takie coś, jak widzimy, jak na późnym etapie gry, chociaż to dopiero 11 minuta, ale była dość pasywna gra. Jak widzimy lecącego Overseera, to znaczy, że Nydus najprawdopodobniej gdzieś będzie stawiany. Czy on robi trzeciego? Trzeci Nydus. 13 Overseerów. No przecież oczywiście, że to jest moment, kiedy robisz 13 Overseerów. Rogue się chyba bawi liczbami. No ale kto bogatemu zabroni? Dobrze. 14 łącznie Overseerów na mapie. Wszystkie tutaj na naszym ekranie. Jak on to wszystko zamierza wykorzystać? Widzę, że o Viperach chyba zapomniał. Nie, dobra, już sobie o nich przypomniał. Jak widzimy, Roach oddzielony od stada. Będą może w jakieś inne miejsce atakować. Ten sobie Nydusiki stawia, bo ma tutaj szpiega. Ciekawe, że trzeciego też tak zapuści, trzy Nydusy do bazy Tarada i weź tu wybierz, którego atakować pierwszego. No, któryś się raczej ukończy. No i ten pierwszy nawet wystarczy. Rewelacyjnie. Ale tu zaprzychaczował go. Nie jest to łatwo wyczyścić, jak jest ich aż tyle. Zwłaszcza gdyby były też Overseery, ale akurat ani jednego w tej chwili. Aha, on nie ma niewidzialności na Ghostach jeszcze. O, panie. Oj, to źle. No i teraz jeszcze od przodu jednocześnie uderzenie. Fajnie, fajnie, mądrze. Vipery już lecą się naładować do bazy. Tu cały czas lurkery. Jaka to jest katorga, jak on
Nie ma niewidzialności na geostach, na nic się nie da zrobić. Inna sprawa też jakby było overseer. 30 CV zniszczonych, masa produkcji. Biomasa w bazie przeciwnika, ten orbital nawet nie podniesiony. No i Rauk się gubi. Pali się jak domy w Czeczenii. No i sorry. Błoto w bazie, o w końcu jest niewidzialność na geostach. Ale lurkerów jest chyba też zbyt wiele. Co? Jak on to zrobił? A jakiś ghost nie miał chyba niewidzialności włączonej. Mocniej chunk to na pewno. Jedzie kolejny, solidarnie chce no, zostać zniszczony jak ten poprzedni. Pięknie. Taktyka Rouga działa, Ryang chce zająć środek, no jak straci całe zaplecze, to nic mu po tym środku nie przyjdzie. I ewakuacja. Niektóre lurkery może mogły przeżyć. Ile on tego zrobił? Co się dzieje? 20 ponad overseerów. 37? Co? Po co? 37 overseerów. Co się dzieje? Czemu on to robi? Rok, spokojnie, on już nie żyje. Aha, on mu go tutaj blokuje tymi changelingami też chyba, no. Kawalarz Rok, nie? Oczywista taktyka. Blokowanie changelingami. On zrobi więcej, więcej tych overseerów. Już nie ma overlordów, są same overseery na mapie. Zaginiony gatunek. A, dorabia jeszcze jednego, 38 overseera. Dobrze, że one dają też zaopatrzenie, jakby było inaczej, to trochę dziwna byłaby to taktyka. Śmieszek. I zobaczcie, jak wysyła te changelingi, że nie wyklikasz wszystkich, a jakieś przejdą i dadzą wizję, żeby postawić Nedusa. I sobie a tutaj też jest body block. Jezu, nie. No, rzadko się coś takiego widzi. Parę razy w historii widziałem więcej overseerów, żeby robić takie ciężarze. Ale tylu to jeszcze nie widziałem. Taka sytuacja, taka taktyka. Rok ewidentnie w tym okresie, kiedy nie ma za dużo dużych turniejów. Jest taki off-season trochę. Nie zamierzam się blokować, tylko co mu tam do głowy przyjdzie, to realizuję. Chyba w końcu to wyczyści Ryang. O, jest też awantura na środku, changelingi szarżują. Viper zrobił co mógł. No, tu prawie nie ma jednostek do walki Rogue. To cała siła skupiona na changelingach, które przecież nie mogą niczego atakować. 3-3 się kończy dla Terana. Rychła kontra, ale pod lurkery, synu, nie w lurkery. Ojej, jeszcze jednego nie wykrył. Okej, okay, teraz kolejnym skanem już wykrywa. No to nie była zbyt mądra szarża. Popłynął jak ryba przez Odrę Ryang, no i liczy, że nie uformuje kolejnej defensywy. Jego zergowy najeźdźca przeleciał overseerami. GG. Przykrył niebo tym overseerem. No ciekawe. Gry Rouga te takie kreatywne. GG.